Do tej pory, jak Pan Jezus przybywał z uczniami w Galilei, to oni zadawali Mu pytania jak uczniowie mistrzowi, jak uczniowie nauczycielowi. Ale od Ewangelii, którą słyszeliśmy przed tygodniem, czyli od Cezarei Filipowej, rozpoczyna się u Ewangelisty Marka wędrówka Pana Jezusa do Jerozolimy. I dlatego na początku tej drogi role się odwracają. To Pan Jezus zadaje pytanie swoim uczniom. Tydzień temu słyszeliśmy, ono brzmiało tak. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I te odpowiedzi padały różne. Natomiast łatwo się mówi o drugim człowieku. Łatwo się uczniom mówiło, za kogo uważają ludzie Pana Jezusa. Zasadniczo my o sobie nie lubimy w takim kontekście mówić, chyba że pozytywnie, chyba że się chwalimy albo pokazujemy siebie w zacnym świetle. Natomiast dzisiejsza Ewangelia pokazuje znów poprzeczkę zawyżoną przez Pana Jezusa wyżej. Uczniowie muszą odpowiedzieć na pytanie, które ich boli. O czym rozmawialiście, moi kochani, w drodze? Ale szczerze powiedzcie. Czasami w drodze duchowej, żeby wybadać prawdę, która jest osadzona w ludzkim sumieniu, czasami trzeba zadać między innymi takie pytanie. A teraz powiedz szczerze, no chyba że nie chcesz poznania prawdy o sobie. O czym ty najczęściej myślisz? Albo o kim? Na przykład wczoraj, przedwczoraj, ale nie oszukuj. Bo jeżeli chcesz opowiadać o sobie jakieś wyprojektowane teksty, no to lepiej zrezygnuj z tej drogi samopoznania. Poznanie siebie i dojście do prawdy jest fascynującą przygodą. Ale jeżeli chcesz manipulować także sobą i kierownikiem duchowym, to sobie lepiej darujmy, bo zmarnujemy czas. Szczerze, o czym ty najczęściej myślisz? O kim? Czy są rzeczy, których wstydziłbyś się dzisiaj powiedzieć Panu Jezusowi? Bo może one mówią prawdę o tobie, niszcząc tę wizję, którą posiadasz i którą głosisz o sobie. W każdym uczuciu, które w sobie masz, jest pewien wpisany kod. Jeżeli się do niego przyznasz, obojętnie czego to dotyczy, czy jakiejś sytuacji, czy jakiejś osoby, to Pan Jezus pomoże ci ten pogląd i o sobie, i o bliźnim zweryfikować. Dzisiaj czytamy w drugim czytaniu u świętego Jakuba Apostoła, że czasami się modlimy, ale nie zostają wysłuchane nasze prośby, bo się źle modlimy, prosząc o zaspokojenie jedynie własnych żądz. Pewna osoba zdenerwowała się w kontakcie z bliskim dla niej człowiekiem, przyszła do kościoła na modlitwę, postanowiła się za tę osobę i za siebie modlić i zdała sobie sprawę, że w pewnym momencie nie modli się za tego bliźniego, tylko z nim rozmawia, nawet się z nim kłóci. I uczucie smutku, które ją przyprowadziło do świątyni, zamieniło się nagle w agresję, w pewną złość. Jak uczniowie idą do Jerozolimy i w Kafarnaum się ze sobą spierają, to Pan Jezus zadaje im pytanie, o czym rozmawialiście w drodze. Oni się tego wstydzą, ale w końcu, gdy się do tego przyznają, to Pan Jezus wyławia takie białe plamy z ich uczucia i ciemne plamy. Tak jak w każdym uczuciu czy emocji, one są, one istnieją, tylko trzeba je odczytać. Co było białą plamą ich sporu? To, że oni chcieli być w niebie. Że chcieli iść do końca za Panem Jezusem, czyli chcieli być zbawieni. Gratuluję Piotrze, gratuluję Jakubie, gratuluję Janie. Natomiast ciemną plamą w tej kłótni był jakiś egoizm, jakiś egocentryzm, który z nich wyszedł. Jakieś wielkie nieporozumienie. W każdym uczuciu, nawet tym szlachetnym i w każdym uczuciu, nawet tym pozornie złym, ukryty jest pewien szyfr o nas. Osoba, która przyszła do kościoła, zdała sobie sprawę, że ma smutek, bo nie mogła spotkać się z bliźnim. Że nastąpił jakiś spór. Co to uczucie mówi? Mi zależy na tej osobie. Ja ją lubię. Ja ją kocham. Chcę z nią spędzić czas. A jaka jest czarna plama tego uczucia? Czasami chcę sterować nawet człowiekiem, którego bardzo kocham i człowiekiem, który kocha mnie.
Czasami nawet moja prawdziwa i dobra tęsknota chce przestawiać bliźniego na swoją modłę. Ostatecznie nawet mąż i żona muszą zdać sobie sprawę, że mimo iż są jednością, mają dwa życia. Dwa życia. Są pewne rzeczy, które ostatecznie, nawet jeżeli mamy mnóstwo przyjaciół albo jakiegoś przyjaciela bardzo, bardzo ważnego dla nas, ostatecznie musimy przeżyć sami. Jest pewna samotność ogrójca, której nikt z nas nie przejdzie z bliźnim. Nawet Syn Boży musiał doświadczyć w Getsemani. Syn złączony w jedności z Bogiem Ojcem musiał doświadczyć tej samotności. I ta osoba w Kościele zdała sobie sprawę, że tą czarną plamą jej uczucia smutku po sporze z ukochanym bliźnim jest chęć sterowania nim w 100%. Przecież on ma prawo dzisiaj powiedzieć nie, tak, nieco inaczej niż ja tego spodziewam. Białe plamy i czarne. Albo ciemne. Czy zatem mam odwagę przyznać Panu Jezusowi, o czym rozmawiam w drodze? Mam odwagę pójść na modlitwie i przyznać się do moich białych plam, które są w moich emocjach i uczuciach, i tych ciemnych? Czy mam odwagę wszystko szczerze powiedzieć Panu Jezusowi? Tak, w środę, we wtorek, poniedziałek. Najczęściej myślałem o tym, albo o tym, o tej rzeczy, czynności, sytuacji, albo o tym człowieku. Co to o mnie mówi? Ale szczerze, Panie Jezu, ja Tobie to oddaję. Wydobądź ze mnie mnie prawdziwego. Co jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Naprawdę, a nie to, co się mi wydaje. A że idę z Tobą dalej do Jerozolimy, to mnie poprawiaj. Na szczęście ta droga jest jeszcze długa i na szczęście, jak mówi Biblia, Bożą cierpliwość uważajcie za zbawienną. Oddaję się Tobie, Panie Jezu, i koryguj mnie. Także wtedy, a może przede wszystkim wtedy, gdy nie będzie to dla mnie wygodne.